Tutaj leży ranny. Nie jest ranny, smarty. Nie, sprawdzam, że potrzebuje adrenaliny. A, dobra, sorry, ja sprawdzałem tego atrupa. Panowie, ja się wykrwolę, bo strasznie mi sztowa. No, on żyje, ja go słyszę, że on mówi. Ej, weźcie go tam, czy sprawdźcie dokładnie medycy. Mamy dwóch medyków, sprawdźcie. Szark nas osłania, bo mu kazałem tam walić. Ten niech przypilnuje ten dobra. Naszą... Nasz sprzęt. Cała alfa. Ja cała nie, alfa. Ja nic nie słyszę, załóż. Szark, trochę się oddalasz, to już płynie bezładnie. Ty weź się troszeczkę odsuń. Na wasze platnie, bo ona płynie nie bezładnie, ty się do niej zbliżasz. Weź się odsuń, odpłynie. Cała alfa, bo się wyłodzi. Zbierz przez ich i napisać. Melville, jak tam? Do łodzi, dobra. Mam bardzo dobre, że wszystko okej. Zabij się poruszyć. Cała alfa z powrotem do łodzi. Dobra, porobia. Chyba ci wypadł. No. Alfa idzie na prawo stronę. Okej, alfa na prawo, na dalej. Kaldur, nie wybijaj, ja prowadzę. Nie mam mogo. Latarnia nie na dodanie ma drzwi, więc uważaj, tam jakieś ma drzwi. Ma drzwi, drzwi są otwarte, więc uważajcie.
na tyle domku czysto. Ej, Kluczek, ten dom wygląda na pusty. Przyjąłem. Latarnia pusta. Brawo, 40. Dym? Tak, kierunek 40. Zaraz za laskiem. Mały lasek w dolinie. Melville, podaj mi więcej odległość od tego dymu. No wiesz co, ja jestem koło niego, nie mogę tego znaleźć. Moim zdaniem około 500 metrów. Słuchajcie, wyłączcie laser, ja wam to naświetlę. Wyłączcie laser. Dobra, niech się wszyscy nie patrzą w to miejsce. Kierunek 45. No. Może być jakiś kukuz, no ale to jest jeszcze kawałek dalej od nas. Wejdziemy na ten szczyt, zobaczymy co z góry widać. Wyłączcie lasery. No dobra. To jest gdzieś... Co, lotniskiem się zajmiemy na armię? To mam mieć 4 ludzi. Są, ja będę z tyłu lepiej 50 metrów za nami ubezpieczał nas od tamtego, od tamtej wysepki, jak coś to pojedzie. Klucznik z przodu jest 3 ludzi na krawędzi i 2 kolejnych jest przy pierwszej fazie samolotów. Wyłączcie wszyscy lasery. Kaldur, najpierw mi. Panowie, włączajmy lasery tylko to jest jeden. W czasie, kiedy zauważymy jak do pokazania na obiekt, żeby tutaj naświetlić. Tu jest patrol dwuosobowy. Przyjąłem Kaldur. Czekaj. 300 metrów. Dobra, jeszcze na razie nas nie interesują. Nie, ale do tego punktu. Jakbyśmy szli tędy, to weszlibyśmy praktycznie na niego. Na prosto. Aha, kumam. Dobrze, pamiętaj cały czas o mnie. Trzeba by tak, to było. Rozumiem. Thank you.
tutaj, tutaj jestem. Słuchaj, ja bym wiesz co zrobił? Ja bym poszedł właśnie teraz tutaj tą bazę i poszedł w kierunku północnym, żeby nam pomóc oczyścić. Dobra, to wszyscy naświetlajcie, bo my się wbijamy w środek teraz dokładnie, wiesz? Będziemy to lotnisko atakować, to oni nam znowu wejdą na plecy. Rozumiem, że chodzi ci o wioskę, tak? Tą zaznaczoną na mapie. Tu jest, to nie jest wioska, to jest taka mała baza. Tam jest w tej chwili 6 kontaktów potwierdzonych. Na północy, zaraz ci zaznaczę. Tam też jest obóz, ale nie wiem, czy ktoś tam jest i również gdzieś w tym miejscu, co zaznaczyłem, tam też gdzieś jakieś płonące ognisko świeci, czy tam też jest prawdopodobnie obsadzone przez kogoś. Dobra, to będzie zaznaczone na mapie, co robimy. Więc ja bym proponował uderzyć na tego wroga, zająć tą bazę właśnie i przemyśleć się w kierunku północy, patrząc też na nasze plecy, wiesz? Tak jest, w tym kierunku tam powiedzmy przejść. I najwyżej jak przeżyjemy, uprzątniemy, no to pójdziemy dalej. Wtedy zobaczymy najwyżej co z tym lotniskiem. Bo lotnisko mnie przeraża ta liczba czołgów, ja nie wiem czy oni są obsadzeni czy nie. Walą dwa strzały i działa i cała zabawa. Tak, rozumiem. A tu już chłopaki nawet co już widzisz wstawili laserami do otwarcia ognia, więc to będzie moment. Dobra panowie, proszę wszystkich włączyć na mapę. Zaraz będziemy ruszać. To co widzicie na mapie to jest nasz problem. Atakujemy jedną tą malę, na którą naświetlacie już laserami i wybraliście cele, a później odbijemy na północ. W takim razie czekam na... Dobra. Musimy twój teamik się rozstawić. Czekaj tak. Czekam na twój. Słuchajcie, wszyscy z brawo, niech się rozstawią, wybiorą cele, okej? Okay? Panowie, rozrzućcie się trochę, bo jest nas tam w kupie za dużo, jeden strzał z tego i leżymy. Racja, racja, pan ma rację. Miejcie na uwadze po zdjęciu tych kontaktów, ten laser to tutaj jest blisko nas na godzinę na tym, na wschodzie, na w kierunku 100-120. Ja mam jeszcze uwagę techniczną, jak wybierzemy swoje cele i wszyscy się ustawiam, zgaśmy lasery, bo ja patrzę na cztery przed sobą i już w ogóle nie widzę kontaktów. Tak, tak, to samo. Znaczy nie czekam, jak powiesz, że jesteś gotowy, to zaczynamy. Po zdjęciu celów ja proponuję, żeby prawo zostało, alfa powoli będzie schodzić w dół. Teraz proszę, porada się robić. Nam trochę to pomoże. Gdzieś tam bronią, że... Klucznik, czy wy jesteście gotowi? Za chwilę możemy stracić cele z osoby. Ja jestem gotowy. Dobra, jesteśmy gotowi. Bo pogoda się czuje, dobra. Otwierać ogień. Jeden uciekł na prawo. Nie wiem czy jest zatrony czy nie. Zaskalany. Oni teraz mają pobitki panowie. Damy jeden uciekł na prawo. Biega na bazę. Jest za tym pojazdem. Jak ty się śmiejesz, to gwiazdka została w planie, to się klawisz, to się będzie się dał, to jest księżyc. Okej, podchodzimy powoli do przodu, powoli. Rozumiesz? Nie mów przez radę. Brawo, ma na to między gwiazdką i brawo, dajcie nam osłonę, my powoli do przodu. Dobra. Przyjąłem. Dobra, mam. Dzięki. Przyjąłem. Stań przy kirku i osłonię kowa. Tak, tak, słyszałem. Słyszałem. Nie zależy od tego, czy mamy dwóch, czy nie. Nie zależy. Słuchaj, za murem znajduje się...
zakończyły stacjonarne ZS-23. One się obracały, kalkul tak widzi. Po prawej stronie to za tym bramą po prawej. Tak świecicie teraz? Dokładnie tak. Czy jak pojazd ale nie wiem, czy się tak na urazę, czy musi się rozkładać, tam ciągle ktoś nie może być. To jest pojazd opancerzony z tego co widzę, koziennica ma. Nie chcemy go hałasować. Nie wiem, tam prawo gdzieś się dołącza, czy będzie na zero osłaniać. Osłaniamy to. To jest chyba czołg jakiś. Sprawni. Na lotnisku? Jakbyś podłożył tutaj przy nim od strony muru, może prosto. Ale jest ktoś w ogóle w czołgu, czy? W bazie jest czysto, już nie ma żadnej piechoty, więc tutaj nie pomożecie. Dojdźcie do Johna i Koldura i obserwujcie lotnisko. Dobra. Tak jest. Dobra, fire in the hole. A tutaj, no, kurwa. Dobra, jest. Dobra, będziemy wysadzać w bazie, to się w stanie też. John, zagłuszcie szark, nic nie słyszałem. Okej, wiemy, co się stało. Od strony południa chłopaki macie dwóch ludzi, nie wiadomo czy biegną w waszą stronę, czy mają tylko patrol. Na północy mamy jeszcze jakiś ogólnie. Ja na lotnisku widzę już część oddziałów zbiegła i zaczynają się nerwowo poruszać. Tom, słuchaj mnie. Posłuchaj mnie, Tom. Piechota z lotniska jedzie w waszą stronę, czy to jest na wzgórzu? On już wybuchł, że się eksploduje. Pójdziemy na północ. Nie, nie, Tom, dołączcie do nas na wzgórzu.
Tak, słyszycie. Dołączcie do nas, dołączcie do nas. Okej, chłopaki, cofujemy się do... Wycofać się do tyłu. Odskok. Za mur. Ogień. Tylko nie blisko braku, bo trzeba będzie to zranić. Mamy ostrzał, za mur, panowie. Do tyłu. Kierunek 80 na wzgórzu. Idziemy teraz do braku, będziemy dołączyć, bo będziemy na otwartym terenie na chwilę. Będziemy się schowali tu za budynki i za mur. Nie, to osłoniemy was, dołączcie do nas. Tylko nie zdradzie się to braku czołgu, bo on ciągle wybucha. To osłaniamy was, dołączcie, będzie lepiej. Dobra, do tyłu panowie, do tyłu. Dobra, dołączamy do prawo. Dobra, jesteśmy. A fajerwerki sponsorował Shark. Dzięki Shark. Wyglądało za to. Co jest grane? Dobra. Na lotnisku się ruszyli na mapę. Tak, na lotnisku się ruszyli, stamtąd patrol do was doszedł. Rzuć okiem na mapę. No słyszę też jakiś pojazd, no. Rzuć okiem na mapę. Dokładnie na... Czekaj, mamy kontakty, poczekaj. 120, kontakt, 120, kontakt. Potwierdzam, tam patrol, 3 osoby. Blisko. Enemy, man, front, 100 meters. Man, front, 100 meters. Transporter opancerzony, albo... Enemy, APC, front, 200 meters. Na przodzie lotniska. Mamy pojazd na 120. Rozglądajcie się, pilnujcie kierunku, bo tu mogą nas z każdej strony. Pojazd jedzie w naszą stronę, pojazd jedzie w naszą stronę. Tak. 120. Jaki pojazd? Jaki pojazd? BRD. Chyba, że bo u nas skosi, chyba, że macie... patrol czteroosobowy biegnie w stronę lotnicy. Ja mam... To jest wodnik, wodnik ma na działku tylko załóg. Jeżeli ma zdjętą, to nas nie zdejmie. Na 120 trzech piechociarzy i wodnik pojechał w naszą prawą stronę. Decyzja, wycofujemy się. Do tyłu, ja bym się cofnął trochę do tyłu, to jesteśmy za bardzo odkryci, nie mamy gdzie się schować. Ja bym wolał być na szczycie. W razie czego możesz się schować za szczyt, a tutaj jesteśmy jak na patelni w tej chwili. Brawo, ostrzenia, ale nie strzela. O, chociaż tutaj do tyłu, to jest uwaga, metr do tyłu. Panowie, 100 metrów do tyłu. Kierunek, dobra, brawo, do tyłu. To już za skarpę się będziecie mogli schować, położyć. Kierunek 110, przeciwnik 1. Dzwonimy czy nie? Kto tam został? Do tyłu. Kaldur to został tam? Kaldur Macbeth, do tyłu. Kurde, ja się to tym mówię, 50 razy powtarzam. Nie słyszałem tego. Okej, okay. Spoko. Uwaga na wodniczka, ma ktoś jeden z wyrzutnia? Wodnik ma zdjętą załogę strzelecką, więc to jest chyba nadzieja. Na płycie lotniska biegają jeszcze. Ale zdarzało się tak, że nie wsiadały na strzelce do... No, no rozumiem. Tylko to trzeba mieć pewne strzał. Ej, panowie, nie pieprzyć przed radio, okej? Dobra, Tom, słuchaj mnie. Odbijamy alternatywną drogą. Alternatywną drogą zaznaczoną na mapie, odbijamy. Tak, ja bym też to zrobił, bo lotnisko nie mamy co walczyć. Ej, KM może być z tyłu do osłony. Tylko wiesz, że KM to jest dobre, ale jak gdzie staniesz, to trzeba się co. Ale nie, tak 50 metrów. Okej. Okay. Dobra, spoko. Ty skasowałeś tą linię? Tak, skasowałem sobie na alternatywną drogę. A, weź zaznacz mniej więcej. Bo my musimy, ja mówię, na... Masz na mapie. Karol, jesteś medykiem. Zobacz. A nie widzę na mapie. Co trzeba? Jest jedna szkoda. Nie ma nic na mapie. Wiesz co, on znikał, jak ja przyszedłem na mapę. Dokładnie to samo miałem. No, znikały znaczniki. O, teraz widzę. Właśnie, tam jak pójdziemy, tam gdzieś będzie to ognisko, tam abym zdjął, ja tą bazę na północy to zaznaczyłem, dobra. Okej, wszyscy sprawdźcie chociaż na 5 sekund mapę, alternatywa droga przemieszczania się na północ. Bo lotnisko na razie nie jest naszym głównym celem, bo tam jest za duża siła ognia. I zobaczcie, czy macie nawigację, bo ja mam GPS-a i...
Jak się włączało GPS-a? Kontrola. Kontrola. Dzięki. Jest nawigacja. Tak, tak. Jest nawigacja. Tak, tak. Pamiętaj, Benia, że musisz być zwyczajnej mowy, żebyś nie wszystko mówił z radio. Zakończył się. Zwyczajna mowa jest... Dobra, to Szark zostaje ze swoim środkiem. Będziecie w dwójkę, tak, 50 metrów za nami. Okej, klucznik, ja zostawiłem Szarka ze tym, ze zrzutkiem, że 50 metrów za nami, resztę możemy żyć tu. Oni będą do nas dostać i co. Klucznik, będziecie mieli pozycję gotowe, tak dalej, dajcie znać, to wtedy ruszymy. W linię, panowie, w linię. Okej, tam jesteśmy gotowi. Okej. Dobra, Szark, tak dołączcie do nas tutaj do tyłu. Pion o swojej prawej. Tak, jesteście, okej. Dobra, to idziemy. Wy zostańcie, na razie my dołączamy. Macbeton o swojej lewą stronę. Dobra, lewa strona. Jak tam na tej bazie coś jest, czy nie ma? Pamiętaj tylko tak, żebyśmy mieli jasność. Spójrz na mapę i spójrz na tą bazę, którą mamy przed sobą. To nie jest miejsce, do którego na razie idziemy. To jest następny punkt naszej trasy. Tak, tak. Czy to jest to, co ci zaznaczyłem, że tam może coś jest, tak, tylko było za daleko, żeby stwierdzić. A tutaj na tej wiosce, ja myślę, że coś tam będzie, bo tam właśnie było widoczne to ognisko jakieś palące się. Dobra, wszyscy są. Wszyscy są, okej, okay, dobra. No i teraz właśnie tak zaznaczasz, będziemy się trzymać, mając drogę po lewej, będziemy się przemieszczać w kierunku drugiego celu. Dobra, rzućcie okiem na mapę, tylko w jakichś odstępach, żeby nie wszyscy czyli równocześnie. Dobra, następnie ich trzą na mapę. Wiesz, że w tym rozumowaniu jest poważna luka? No właśnie, nie wiem, ktoś patrzył. Ja nam mówię, trzymając tą drogę po lewej, będziemy się wzdłuż niej przemieszczać. Dobra, prawo prowadzi. Okej, okay, brawo, jesteście gotowi do strzału? Dacie radę ich zdjąć? Nie mam pozycji do strzału. Przestał się bardziej na... Tak, wchodzę za drzewa. Weszli za drzewa, dobra, teraz już lepszy widzę jednego. No, 20. Dobra. Chwila, 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 panowie, stop. Przekażę, stop. Ogień, panowie, stop. Przechodzą na prawą stronę drogi. Tobą. Są już na kraju. Mamy tutaj wszystko na kierunku. Obchodzą, flankują nas z prawej. 64. Dobrze, dziecię. Trochę silnik. Słuchaj, to może to miało tak dosyć jakiś BRDM. Wodnik, no obsługa. Brawo, jeden mi uciekł. A tam patrzyłem za nimi, chyba wszyscy ściągnięci. Zastanawiam, do tyłu, rozkaz do tyłu. To na pewno był wodnik, bo mi wyglądał jak ten... I tam też był na pewno, wodnik na pewno był. Nie, było dwóch na wieży. Dobra, no to może jak doszło, to nie tak źle, ale wieży, nie byłem pewien, dobra. Ale wodnik w ogóle strzelał.
Nic nie widzę. Ja chyba... Włączony. Kurczę, palnę od tego 50 metrów od nas, z RPG-iem na dole. Sprawdźcie tutaj tą plażę, na, Alfa, ten teren niski tu przy plażę, tu jedną gąska blisko stoją. Widzę jeden, co, no, na świetle wąt. Jak na widzę? Nic nie widzę. Stoi teraz właśnie. Myślę, że całkiem nieźle, co? To co, powtórz? Mówię, że całkiem nieźle nam idzie. Tak, tak. Stoi, świetnie mamy wypełnienie treningu. Lekki ostrzał, może dostaje chyba od tej bazy właśnie z północy, poczekajmy. Wiesz? Może przemieścimy się plażą w kierunku tej bazy na północ i w ten sposób będziemy tą stronę zabezpieczoną. Okej, okay, widzę Kościa. Teraz widzę, tak. Dobra panowie, ja będę kończył. To wyrzuć broń. Wyrzuć broń na ziemię. Ale 70 to ognisko tam płonie, nie wiem, tam coś tam jest. Tylko uważajcie, no bo jeszcze jest tam wody. Dzięki, Kirk za grę. No dzięki za grę wszystkim, do następnego, cześć. Hej.